Proszę. Tenorze, to ta druga połowa chyba była najsłabszą połową Legii w tej rundzie. Była, to było widać. Przegraliśmy ją 2-0. Przegrywaliśmy praktycznie wszystkie pojedynki stykowe. Taką walkę wręcz. I dzięki temu Otwock wygrał, bo nie odpowiedzieliśmy tym samym. Otwock. Nie graliśmy z taką samą determinacją jak start. Otwock trochę się zaprezentował tak jak w ostatni weekend Walta Sierac. Taka podobna taktyka jest znowu skuteczna. Nie, dlatego musimy sobie dawać z tym radę w przyszłości, bo punkty trzeba zdobywać. Chcemy, aby ta drużyna się rozwijała, aby każdy z tych zawodników się rozwijał i to dla nich i dla mnie, jako trenera, jest na pewno doświadczenie, aby wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast wiemy, co trzeba robić, aby grać lepiej i będziemy grać lepiej. Będziemy pracować nad wieloma elementami i na pewno nie popełnimy takiego samego błędu, że damy się w tak prosty sposób zepchnąć do defensywy. Dzisiaj Kali trochę dał się chyba ponieść w pewnym momencie emocją, bo na czerwoną kartkę tak solidnie zaczął pracować. Pracował intensywnie na to. Mieliśmy taką krótką rozmowę na ten temat w szatni. Nie poskutkowało, później było blisko tej czerwonej, zszedł. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, że kolejny mecz gramy w Osowie. Co zrobić, żeby w przyszłym tygodniu to się nie powtórzyło? Czyli mecz mamy za 3 dni, to tutaj już nawet nie możemy mówić o tym, co będzie w przyszłym tygodniu. No tylko tak. Koncentrujemy się na meczu w sobotę. Na pewno są to młodzi ludzie. Tacy, którzy często albo grają tylko i wyłącznie nogami i brakuje głowy, albo później starają się grać głową i brakuje tego wejścia takiego fizycznego. Dlatego taka nauka nam się przyda. Dlatego dziękujemy startowi za to, że dzisiaj z nami zrobił to, co zrobił w drugiej połowie. Bo najlepsze, co może być, to dostać taką buchem, aby się obudzić. W legijnych warunkach po dwóch przegranych meczach jeszcze mówię o dołku. Ten zgodzi się z takim wyświetleniem? Nie, zgodzę się z dołkiem. Jeżeli jest dołek, to trzeba z niego wyjść. Nie jest sztuką wygrać wszystko, chodzić w chmurach zadowolonym. Piłka i sport jest taki, że w takich trudnych momentach właśnie poznaje się drużynę. Poznaje się liderów, poznaje się facetów z jajami, poznaje się facetów, którzy nie biorą, czy biorą na siebie odpowiedzialność gry. Tacy, którzy się nie chowają za przeciwnikiem, tacy, którzy dominują, tacy, którzy potrafią wpłynąć na kolegów. I tacy w przyszłości są właśnie tymi jednostkami, które wychodzą, znaczy daleko zachodzą w sporcie i w piłce. Dlatego takich zawodników na pewno w najbliższych dniach będziemy szukać w naszej drużynie, bo to pokaże charakter i to wszystko, co jest ważne dla dobrego piłkarza. To najmówi o szukaniu tych piłkarzy, to jeszcze się nie znaleźli? Cały czas trwa selekcja. To nie jest tak, że ci wszyscy zawodnicy, którzy są w Legii, począwszy od najmłodszego do najstarszego zawodnika, mają patent na to, że będą grali w pierwszej drużynie. To jest ich cel, to musi być ich cel, natomiast na to muszą bardzo mocno zapracować. Nie tylko w takim meczu jak ze startem Otwock, ale w każdym. Na każdym treningu, bo żeby grać, mieć zaszczyt grać w takim klubie jak Legia, naprawdę trzeba się mocno starać. I chłopaki o tym wiedzą. Się starają, będą się starać dalej, ale to nam było potrzebne.